jeżeli wyjdziesz w pierwszym składzie w sobotę, no to z kapitańską opaską. Byłeś zaskoczony tą decyzją trenera? Czy może rozmawiał wcześniej z tobą? Mieliśmy od prawej trener powiedział, kto będzie kapitanem, kto będzie wicekapitanem i trzecim. I tak padła decyzja na mnie. Cieszę się, że dostałem kapitana takiego klubu. Dużo zmian było generalnie, jakaś taka niepewność przed tym sezonem trochę i takie obawy, co będzie, czy jesteś taki spokojny zobaczymy, wszystko boisko zweryfikuje. Jest duże zmiany, potrzeba czasu, żeby się drużyna zgrała i to jest dopiero krótki okres, 2,5 tygodnia my trenujemy z nowym trenerem, musimy złapać szybko wszystko, co on nas chce, żeby to wyglądało dobrze, ale mamy dobrego trenera i mam nadzieję, że to wszystko będzie szło dobrze. Tak, spokojnie mówisz o tej opasce kapitańskiej, a tak w praktyce to co się zmienia dla ciebie? Jakieś masz nowe role też w szatni, jako takiego przywódcy trochę? Czy zmienia się niewiele tak naprawdę? Niektóre rzeczy się to zmieniają, ale niewiele. Mam nadzieję, że będziemy się wrócić na taki poziom, na którym byłem przed tą kontuzją i opaska kapitańska tylko będzie trochę więcej odpowiedzialności przed chłopakami, ale tylko chcę, żeby się wrócił na taki poziom, na którym byłem przedtem.